Jaki wynik spotkania Cię Pani typuje? No, oczywiście my wygrywamy. Teraz kolejny set i myślę, że my. Ile? 3-0, no. Jest... 3-0, oczywiście. Czy ten mecz zachęci Panią do przyjazdu na kolejne mecze Ligi Mistrzów? Myślę, na pewno. Na pewno. Podoba Ci się dzisiaj atmosfera, mimo tego, że jest środek tygodnia, to chyba Ci się kibice dopisali. Atmosfera jest zawsze super, na każdy mecz. Często przychodzisz na mecze? Jestem na każdy mecz. Dlatego mam tylko ten karnet kupiony, bo przychodzę tylko dla ci liderek tutaj. A jaki wynik się pan obstawia? 3-0, oczywiście, że 3-0, nie? Jest pan na każdym meczu z Kry chyba, tak? No na hali, tutaj u nas na każdym. No wiedzieliśmy, o co gramy. Wiedzieliśmy, że nawet przegrywając pierwszego seta, to jeszcze tutaj nic się nie dzieje. No ale na szczęście udało się go wygrać i chyba nie ma tutaj o czym mówić. Skąd przyjechałyście na dzisiejszy mecz? Złowicza! Często bywacie na meczach z Kry, czy dzisiaj to był pierwszy raz? Bardzo często! Podobał Wam się dzisiejszy mecz? Pewnie, jeszcze wygrany był. Każdy z nas grał jak najwyższe cele i tam się nie będziemy oszukiwać. Oczywiście będziemy się skupiać na kolejnym spotkaniu i to jest najważniejsze. Jak podoba się Wam dzisiejszy mecz? Bardzo fajny jest, fajne emocje są bardzo. Który raz jesteście na meczu z Kry? Drugi. Będziecie jeszcze przyjeżdżać tutaj? No fajnie tutaj jest, a mój mecz to już szósty. Jaki wynik dzisiaj typujecie? Na pewno dla Skry. Wydaje mi się, że Pan jest chyba na każdym meczu z Kry Bełchatów. Dobrze się Panu wydaje. Gdyby dziś była rozdawana statuetka MVP, to Ty byś był raczej jej posiadaczem. Tak? Nie wiem. Nie wiem, ile punktów kto miał, ale myślę, że cały zespół zagrał bardzo dobrze i cieszy ta nasza gra, że idzie do góry. Nieważne jest, kto jest przeciwnik i że wygrywamy w ciężkich momentach.